Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Marcin Ciszewski, www.1944.waf.pl Czyta Przemysław Bluszcz. Zrzut. jak mnie boli. Aha, jestem cały zdrętwiały. Współczuję. Już mi się znudziło. Mnie też. Kapitan marudził tak od pewnego czasu. Tylko jemu chciało się rozmawiać, ja odpowiadałem monosylabami. W gruncie rzeczy jednak wyrażał naszą wspólną opinię. Po pięciu godzinach lotu w ciasnym, zimnym i głośnym wnętrzu każdy miał dość i nie prezentował ani oszałamiającej kondycji fizycznej, ani tym bardziej cudownego samopoczucia. Całe szczęście dispatcher, facet z załogi odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zrzutu, Wyszedł w końcu z kabiny pilotów i powiedział głośno Action Station, po czym zaczął przygotowywać samolot i nas do skoku. Z trudem podnieśliśmy się z twardej ławki. Każdy z nas dźwigał na sobie przynajmniej 40 kg wyposażenia dwa spadochrony, broń osobistą, duży zapas amunicji, granaty, racje żywnościowe, latarki. Zresztą to nie wszystko, co mieliśmy ze sobą. Reszta sprzętu spoczywała w sporych rozmiarów zasobniku, który miał polecieć za nami w ciemność. Przypięliśmy karabinczyki mechanizmu uwalniającego spadochrony do stalowej linki biegnącej wzdłuż kabiny samolotu. Dispatcher starannie sprawdził oporządzenie, po czym otworzył drzwi. Tornado wdarło się do środka, chłodząc nasze i tak nie najlepsze nastroje. Dla większości z nas był to pierwszy w życiu skok bojowy ze spadochronem. Co gorzej, w terenie zupełnie nieznanym i na dodatek w nocy. Przemknęło mi przez głowę, że gdyby sprawy szły swoim zwykłym trybem, piłbym właśnie wieczorną kawę na tarasie mojego luksusowo urządzonego domu i rozmawiałbym z żoną na temat weekendowych zakupów. Ta myśl uświadomiła mi, że nasza wyprawa była pomysłem, delikatnie mówiąc, dość karkołomnym. Rzecz jasna, na wszelkie żale i skargi było już nieco za późno, bo oto nad drzwiami kabiny pilotów zapaliła się zielona lampka, oznaczająca, że odnaleźli oni w końcu właściwą lokalizację zrzutu. Dispatcher machnął ręką i krzyknął głośno – go! Jeden po drugim, niemal na plecach poprzednika, runęliśmy w dół. Za nami pofrunął zasobnik. Według planu to był koniec akcji. Drzwi miały zostać zamknięte, pilot powinien zatoczyć obszerne koło, wejść na powrotny kurs i polecieć do bazy. Zamiast tego samolot zwolnił jeszcze bardziej. Dispatcher podbiegł w głąb kabiny i otworzył pokaźnych rozmiarów stalowy kontener. Wyszły z niego z trudem rozprostowując kości, dwie osoby ubrane w czarne spadochroniarskie kombinezony. Szybko założyły na siebie broń i wyposażenie. Dispeczer wyćwiczonym ruchem przypiął karabinczyki spadochronów do linki i podniósł kciuk. Tajemniczy pasażerowie bez wahania skoczyli w ciemność. Zwariowałeś Galaś, powiedziałem niemal dwa miesiące wcześniej. Zupełnie zwariowałeś. Melduję posłusznie, że nie bardzo, odparł wyprężony jak struna były kapral nadterminowy Józef Galaś. Rozmowa zaczęła się pogodnego majowego poranka na przedmieściach San Antonio w Teksasie, w moim biurze. Jej końca nie widać do dzisiaj. W maju w Teksasie jest bardzo gorąco. Biuro firmy mieściło się w dość luksusowym budynku, zlokalizowanym o 100 metrów od teksańskich termopil, czyli legendarnego klasztoru Alamo. Ale pojęcie komfortu w roku 44 było z mojego całkowicie subiektywnego punktu widzenia. Lekkim nieporozumieniem. Wlaszany wiatrak meł, leniwie gorące, zostałe powietrze. Nie dawało to nawet psychologicznego efektu, nie mówiąc o faktycznej ochłodzie. Ponieważ czekało mnie spotkanie z bardzo ważnym klientem, zmuszony byłem tkwić za biurkiem w ciężkim trzyczęściowym garniturze. Pociłem się potwornie. Trajkotanie Galasia potraktowałem więc wrogo. Mówię zupełnie poważnie. Razem ze Scottem wpadliśmy na pomysł, w jaki sposób zasilić pole. Odtworzyliśmy oprogramowanie sterujące. Brakuje nam trochę terabajtów na dysku twardym. Drobiazg! Uśmiechnąłem się z przymusem, ale coraz bardziej zainteresowany. Kupicie na ręku. I emitera! dokończył niezrażony kapral. W pokoju zapadła cisza. Gadanina Galasia, jakkolwiek fantastycznie by nie brzmiała. Miała swoje uzasadnienie w przeszłości. Wiedziałem, o czym mówi, natomiast nie bardzo wiedziałem, o co mu chodzi. W ten sposób się nie dogadamy. Westchnąłem, wiedząc, że już się nie wykpię i raczej powinienem się skupić. Siadaj i mów od początku. Tak jest, stuknął obcasami były kapral i usiadł na brzeszku krzesła. Kilka tygodni temu przyszedł do mnie bardzo podniecony Riley. Już od progu zaczął gadać, że wpadł na pomysł, jak z powrotem uruchomić generator pola i oprogramowanie sterujące. Po czym wyciągnął laptopa. No mówię panu, takie oczy zrobiłem. Jesteśmy, co prawda, w Ameryce, ale nawet tutaj szczytem techniki jest teraz lampowe radio, z głośnikiem trzeszczącym jak megafon w koluszkach. A Facio, jak gdyby nigdy nic, wyciąga laptopa i mówi, że złożył go z trzech innych ocalałych z nalotu. Pamiętałem dobrze ten nalot, a przynajmniej jego część. Miał miejsce we wrześniu 1939 roku. Mów dalej, galaś. Nagle opanował mnie niepokój. Zaczynałem domyślać się, co będzie dalej. No więc odpala ten komputer, a ja patrzę i o oczom nie wierzę. Oprogramowanie sterujące polem. Jak pamiętam oryginał, wszystko się zgadza. I najważniejsza część, że tak powiem, wycieczkowa też działa. Wycieczki, ładnie powiedziane. Przez te wycieczki zginęło sporo ludzi. Pięknie, tylko co z tego wynika Że gdybyśmy odzyskali emiter, moglibyśmy wrócić, panie pułkowniku. Wylądowałem dobrze. Wykonałem prawidłowego fikołka i znieruchomiałem, sprawdzając, czy wszystko w porządku. Ponieważ ze mną było ok, a spadochron szarpał jak zły pies, podniosłem się szybko na nogi i ściągnąłem linki. Zwinąłem materiał, zrzuciłem z ramion plecak z zapasowym spadochronem i cały ten majdan ukryłem starannie w gęstych zaroślach. Trzask łamanej gałązki spowodował, że odwróciłem się gwałtownie, szczęknąłem zamkiem Thompsona i skierowałem lufę w stronę, skąd doszedł dźwięk. To worieść, nie strzelaj! usłyszałem płaszliwy głos. Ja nastajaści bolszewik. Ty nastajaści kretyn, odparłem z ulgą. Więcej tego nie rób. <laughs> Ćwiczymy refleks i orientację w terenie, no nie? Zapytał kapitan Jan Wieteska, wychodząc z zarośli i ustawiając się w świetle księżyca, abym mógł go obejrzeć w całej krasie. Thompson dyndał beztrosko przewieszony przez ramię, a pistolet, nieodłączny Desert Eagle kalibru 44, spoczywał w kaburze na biodrze, nie nieotwartej nawet. Reszta gdzie? Poszukaj ich, powiedziałem. Pójdę się rozejrzeć. Spotkamy się w tym samym miejscu. I pamiętajcie o zasobniku. Wylądowaliśmy mniej więcej pośrodku mocno nachylonego stoku otoczonego lasem. Na południu i wschodzie, niezbyt daleko, majaczyły łagodne szczyty górskie. Mieliśmy mało czasu. Noc chyliła się ku końcowi. Pomaszerowałem w dół. Po kilkudziesięciu metrach zobaczyłem w ciemności zarys wiejskich chałup. Mieszkańcy wsi raczej nie byli towarzystwem, którego powinienem się obawiać, ale musiałem się upewnić, czy nic nam nie grozi. Przyczupnąłem w wykrocie pozwalonym na środku obszernej polany drzewie, wyciągnąłem noktowizor i bez pośpiechu zlustrowałem okolice, jednocześnie uważnie nasłuchując. Cisza. Prawie dałem się nabrać. Po raz ostatni omiotłem najbliższe zabudowania i już miałem się wycofać, gdy moją uwagę przyciągnął nikły błysk, umiejscowiony nieco poniżej żurawia, pomiędzy stodołą a chlewikiem. Delikatnie poruszyłem pokrętłem transfokatora, po czym wycelowałem w niewyraźnie lśniący przedmiot. Szyba. Przyjrzałem się uważnie. Bez wątpienia zamaskowany samochód. I to ciężarowy. Nie podejrzewałem, aby mieszkańcy zabitej dechami świętokrzyskiej wsi w piątym roku wojny posiadali ciężarówkę. Jej właścicielami byli raczej ludzie, na których spotkanie nie miałem żadnej ochoty. Gdy już wiedziałem, czego szukać. Rezultaty przyszły szybko. Na lewo od ciężarówki gałęzie i krzaki maskowały stanowisko karabinu maszynowego. W otwartych drzwiach stodoły ciemność kryła następną maszynkę. Na stryżku chałupy, w małym trójkątnym okienku, obserwator i być może punkt dowodzenia. Ludzie ci czekali na coś i byli bardzo dobrze przygotowani na spotkanie. W stan pogotowia postawił ich dźwięk silników liberatora. Możliwe, że nie dostrzegli farbowanych na czarno czasz spadochronów, ale z pewnością zarejestrowali fakt, iż właśnie w tej okolicy samolot zawrócił. Musiał zatem niedaleko pozbyć się swojego ładunku. Na miejscu niemieckiego dowódcy umieściłbym pluton piechoty na szczycie wzgórza, na którego zboczu wylądowaliśmy. Miałby doskonały wgląd w sytuację i świetną widoczność na wszystkie strony, bowiem wzgórze pozbawione było drzew. Po zlokalizowaniu zrzutu pluton zacznie schodzić w dół Naganiając skoczków i ewentualną przesyłkę Na przyczajonych we wsi kolegów Wszystko to uświadomiłem sobie w jednym przeraźliwie krótkim momencie Z lasu za plecami usłyszałem trzask łamanej gałęzi I soczyste polskie przekleństwo Chwilę później z pomiędzy chałup wystrzeliła biała rakieta Po niej kilka następnych nad polaną zrobiło się jasno jak w dzień. Kląc na czym świat stoi, naciągnąłem sprężynę Thompsona, wycelowałem w ukryty w krzakach KM i pociągnąłem za spust. A więc kapral Galaś ma dla nas interesujące wiadomości, stwierdził Wieteska, wydmuchując w moją stronę dym z cygara. Ostatnimi czasy zaczął hołdować wytwornym manierom, ubierając się wyłącznie w garnitury szyte na miarę z najdroższych materiałów, a jego ulubionym trunkiem stał się pięciogwiazdkowy francuski koniak, co zważywszy na kłopoty logistyczne i bajeńskie ceny dyktowane przez czarny rynek, świadczyło o definitywnym przejściu kapitana, byłego pilota śmigłowców bojowych, na pozycję zamożnej burżuazji. Spotkanie w składzie poszerzonym do niemal całego zarządu firmy, odbyło się na zajutrz po wizycie Galasia. Możliwe, że są interesujące. Skrzywiłem się. Sami ocencie. Galaś ze szczegółami opowiedział o odkryciu Scotta Riley'a. Wiedział, jaką przynętę założyć na haczyk, abyśmy dali się złapać. Niby ominął interpretację a uwypuklił gołe fakty. Jednak zrobił to w taki sposób, że wniosek mógł być tylko jeden. Zatem Kapral twierdzi, że razem z Raylejem zdołał odtworzyć oprogramowanie sterujące polem siłowym oraz umożliwiające skoki w czasie. Gdybyśmy odzyskali emiter, nasz powrót do 2007 z technicznego punktu widzenia stałby się możliwy, czy tak? Tak. Galaś pokiwał z zapałem głową. To bardzo prawdopodobne. Momencik, Wieteska podniósł rękę. Nie tak szybko. Na razie zostawmy kwestię naszej chęci czy niechęci do powrotu. Ale o ile pamiętam, kluczowym elementem technologii mds był reaktor atomowy napędzający to cholerstwo. <grym> Zgadza się. Galaś rozjaśnił się. I problem ten właśnie został już rozwiązany. Z ręcznym ruchem wyciągnął steczki mapę, przedstawiała południowo-zachodnią część stanu Teksas. Panowie będą łaskawi spojrzeć. Nie tylko wietrzce. urzędowanie na wysokich filmowych posadach dodało savoir vivru Reaktor atomowy to nic więcej jak tylko nowoczesne źródło energii elektrycznej. No nie. Nie potrzebujemy reaktora, potrzebujemy prądu. I musimy go jakoś zdobyć. Jak? To proste. Sto kilometrów na zachód od Houston oddano do użytku nową elektrownię. Ma moc wielokrotnie przekraczającą nasze potrzeby. Linie przesyłowe biegną tędy. Zakreślił na mapie szeroki łuk ciągnący się na zachód w stronę San Antonio. 50 kilometrów pustkowia. Znaleźliśmy bardzo dogodne miejsce, aby się podłączyć. I wykorzystać przez kilka chwil moc elektrowni do naszych potrzeb. Mało tego. Riley zna te okolice, że tak powiem, z naszych czasów, i one się zupełnie nie zmieniły. Gdybyśmy tam odpalili emiter, jest gwarancja, że wylądujemy w 2007 suchą nogą, a nie na przykład na dachu wieżowca albo na dnie jeziora. Uśmiechnął się chytrze. Tego szczególnie byśmy nie chcieli. Ale, ale. Chcesz podłączyć system do publicznej sieci elektrycznej? Zapytałem. Przecież w połowie stanu wysiądzie prąd. No to co? Może na dwie godziny? Naprawią. To jest w ogóle technicznie możliwe? Odezwał się po raz pierwszy tego dnia Kurcewicz. Jest! Galaś był coraz bardziej podniecony. Musimy oczywiście trochę zainwestować. Wynająć ekipę, która wykona stację transformatorową, generatory, baterie, akumulatorów. Musimy też wykopać tunel dla kabla zasilającego, bo przecież nie zainstalujemy się z naszym Majdanem tuż obok linii przesyłowej. Ktoś może się zorientować. No dobrze. Mamy oprogramowanie. Przyjmijmy, że mamy też zasilanie. Analizował temat Wieteszka. Potrzebujemy jeszcze mitera. Hmm, tak jest? Więc musimy pojechać po niego do kraju. Wieteska spojrzał na mnie i parsknął śmiechem. Kurcewicz siedział w milczeniu. Sprawiał wrażenie nieobecnego. Słyszysz go? Chcę zorganizować wypad do ojczyzny. Przypomnę. Mamy czerwiec 44 roku. Znajdujemy się w Stanach Zjednoczonych. Trwa wojna. Pomimo naszych wysiłków we wrześniu 1939 Polska znajduje się pod okupacją niemiecką. Kapral natomiast proponuje, abyśmy pojechali tam jak na wycieczkę, odnaleźli ważący blisko półtonę emiter ukryty w górach świętokrzyskich i wrócili z nim bezpiecznie prosto do Teksasu. Galarz, jak chcesz przetransportować to żelazstwo? Pocztą? I skąd wiesz, czy ono w ogóle zadziała? Kapitan pilot Wieteska podobną tyradę wykrzyczałby Galasiowi w twarz z odległości 15 centymetrów. Dyrektor Wieteska nie ruszył się z krzesła i nawet nie podniósł głosu. Transport zorganizować się da. Galaś zmrużył oczy. Jak zwykle go nie docenialiśmy. Mogę opowiedzieć, jak sobie to wyobrażam. Na razie nie opowiadaj. Kwestia jest inna. Kurcewicz mówił tak cicho, że w pierwszej chwili go nie usłyszałem. Czy ktoś chce wracać? No jasne, to jest podstawowe pytanie. Są chętni? podchwycił Wieteska. Ja, <słuch> odpowiedział Galaś. I ja, dodałem niemal równocześnie. Pierwsza seria weszła idealnie w krzaki kryjące KM. Efekt był więcej niż zadawalający. Coś się tam porządnie zakotłowało i stanowisko wraz z załogą rozleciało się na boki. Błyskawicznie zmieniłem magazynek i posłałem następną serię w okno obserwatora. Skutków nie dane mi było dostrzec, bo z za chałup i zabudowań wybuchł gwałtowny ogień, kierowany głównie w moją stronę. Był bardzo dobrze mierzony, o czym poinformowały setki rozwścieczonych szerszeni przelatujących tuż obok mnie. Czym prędzej schroniłem się w wykrocie, usiłując przetrwać pierwszą nawałnicę. Huk przekraczał wszelkie normy. Kule latały nad głową, a ja myślałem intensywnie. Zostałem odcięty od kolegów ukrytych w lesie. Aby się do nich dostać, musiałbym przebiec po odkrytym terenie około 100 metrów, i to pod górę. W najlepszym wypadku byłem w stanie to uczynić w 20 sekund. W 20 sekund nawet średnio rozgarnięty rezerwista strzelający z XIX-wiecznej flinty z zamkiem kapiszonowym zdoła mnie trafić. Nie mówiąc o kilku CKM-ach prażących z zabudowań. Było jeszcze niezbyt jasno, więc założyłem powtórnie noktowizyjne gogle, wychyliłem się ostrożnie z wykrotu, mając za osłonę pień zwalonego drzewa i spojrzałem w bok. Kilkunastu nieprzyjacielskich żołnierzy Właśnie podrywało się do biegu, ich zamiar był jasny. Pod osłoną KM-ów przemkną bokiem polany kilkadziesiąt metrów pod górę, aż znajdą się powyżej mego stanowiska. Stamtąd rozciągał się idealny widok na wykrot. Jeżeli będą mnie chcieli zastrzelić, zrobią to w ciągu pół minuty. Jeśli mają rozkaz wziąć żywcem, zabawa potrwa nieco dłużej. Ale tylko nie trzą. Wymierzyłem starannie i choć dystans był trochę za duży dla Thompsona, oddałem kilka krótkich serii w stronę nisko pochylonych postaci. Dwie potknęły się i upadły na ziemię. Reszta paroma susami dopadła najbliższych zarośli i czym prędzej w nie zanurkowała. Strzeliłem jeszcze parę razy w te krzaki i odwróciłem się szybko. Podejrzewałem bowiem, że Niemcy chcą zastosować manewr dwustronnej operacji kleszczowej. I nie pomyliłem się. Po drugiej stronie polany dobiegała właśnie do linii drzew następna drużyna. Była już na mojej wysokości. I dla nich, i dla mnie było całkowicie jasne, że nie dam rady bronić się na dwa fronty. Lewo skrzydłowy oddziałek, ten, który zagoniłem w krzaki, otworzył ogień. W zasadzie mogłem już tylko przytulić się do dna wykrotu i czekać na nieprzyjacielski atak. W głębi ducha pocieszałem się, że gdy będą blisko, sięgnę ich granatami i zmuszę do odwrotu, ale nie była to jakaś wielka nadzieja. Przy czym zupełnie nie miałem pomysłu, w jaki sposób, leżąc z głową w piachu, ocenić prawidłowo dystans odpowiedni do walki na granaty. Ku mojemu zaskoczeniu strzelanina nieco ucichła. Starając się nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów, zaryzykowałem i wyjeżdżałem z kryjówki. Atakujący żołnierze byli nie dalej niż 10 metrów od wykrotu. Wyciągnąłem zawleczkę i rzuciłem karbowane jajo w ich stronę. Wybuch powalił kilku najbliższych na ziemię, i w tym momencie usłyszałem za plecami długą serię RKM-u. Bren, ręczny karabin maszynowy. Podstawowe uzbrojenie brytyjskiej drużyny piechoty w owym czasie. Przed wylotem stoczyłem całą walkę z Galasiem, który uparł się, aby zabrać to żelazstwo wraz z pokaźnym zapasem amunicji. Udowadniał mi przez godzinę, że wsparcie ogniowe zawsze może się przydać. Ja oponowałem, perorując, że nie będziemy uczestniczyć w żadnych walkach pozycyjnych. Przeprowadzimy za to szybką i cichą akcję w stylu komandosów z filmu tylko dla orów, w której RKM będzie tylko przeszkadzał. Galaś upierał się przy swoim i w końcu odpuściłem. Teraz w duchu błogosławiłem nas obu. Po chwili do Brena dołączyli pozostali uczestnicy wyprawy. Wyraźnie rozpoznałem ochrypłe ujadanie dwóch Thompsonów oraz pojedyncze wystrzały z Garanda, używanego przez Kurcewicza. Nieprzyjacielskie natarcie dostało lekkiej zadyszki. Żołnierze atakując skosem w poprzek polany byli dość dobrze widoczni w świetle przedświtu. Moich towarzyszy krył mrok ciemnego jeszcze lasu, dlatego atakujący oddziałek poniósł lekko licząc 50% strat. Nie zmieniło to faktu, iż zostałem na dobre uwięziony w wykrocie, bo nieprzyjacielska piechota, jakkolwiek przerzedzona, zaległa po obu stronach niedalej jak 30 metrów od kryjówki i miała mnie na widelcu, skutecznie uniemożliwiając odskok. Ogień strzelających ze wsi KM-ów przeniósł się na stanowiska moich towarzyszy. Kwestią czasu było, kiedy Kurcewicz i spółka zostaną zmuszeni do zmiany stanowisk. Wtedy odciążający ogień zgaśnie, a flankujący mnie żołnierze, chociaż w uszczuplonej liczbie, zaatakują z dwóch stron. Równocześnie na moich kolegów nadszedł od tyłu pluton schodzący ze szczytu wzgórza. Przecież to bez sensu. Po co mamy wracać? Do siebie. Tu jesteśmy u siebie. Mamy wszystko: dom, ty i ja, rodziny. Wojtuś swoje pasje strzeleczkie. Nawet wilgat się w końcu od twojej żony odczepił. Firma rozwija się w takim tempie, że prawie tego nie ogarniamy. Czego ci brakuje? Internetu, telewizji, gwiazdroka. Brakuje mi, zawahałem się, swojskości. <noise> nie wiem, jak to nazwać. Bliskości ludzi, Polski, bo ja wiem. Bla, bla, bla. Wieteska pomału wracał do swego dawnego stylu. Spójrz na to od strony praktycznej. Twój ojciec nie żyje. Z matką i tak nie utrzymywałeś żadnych kontaktów. Armia traktowała cię po macoszemu. Miałeś otrzymać spadek, owszem. Ale sam twierdziłeś, że nie jest to pewne w obliczu zakusów kuzynów, którzy nagle się pojawili nie wiadomo skąd. A teraz popatrz, co osiągnąłeś tutaj. Masz żonę, poza którą świata nie widzisz, przyjaciół, nieznacznie wypiął piersi, i firmę, której jesteś prezesem i głównym udziałowcem. Poza tym wiemy, co będzie dalej. Jeśli nie wpakujemy się w żadną awanturę. Czeka nas kilkadziesiąt lat bajecznej powojennej koniunktury. Człowieku, jesteśmy w Ameryce, największym mocarstwie świata i będziemy to mocarstwo współtworzyć. Albo i nie. Od kilku minut właściwie go nie słuchałem, myślami, będąc dość daleko. A konkretnie? Odezwał się Kurcewicz, jak zwykle lekko nieobecny duchem. Nie chcę, aby to zabrzmiało jako forma nacisku, ale mam sygnały, że interesują się nami ludzie z FBI. Bardzo dyskretnie rozpytują o nas. Nie sądzę, żeby mieli jakieś poważne punkty zaczepienia, ale sam fakt, że zwrócili na nas uwagę, wydaje mi się niepokojący. Skąd wiesz o FBI? Bez specjalnych emocji zainteresował się Wietyska. Być może bomba atomowa wybuchająca za oknem zrobiłaby na nim wrażenie, choć to też nie było takie pewne. Mam paru informatorów tu i tam. Myślisz, że to coś poważnego? Przecież na legalizację poświęciliśmy sporo czasu i pieniędzy. Owszem, ale tylko się zastanów. Przybywamy znikąd. Jeśli ktoś naprawdę się temu przyjrzał, bez trudu zauważył, że nikt z nas nie ma tu rodziców. Po angielsku, poza Nancy, oczywiście mówimy z obcym akcentem. Ja, co prawda, z brytyjskim. Ale to też nie jest naturalne w Stanach, zwłaszcza na południu. Pieniądze mamy nie wiadomo skąd. Ktoś uznał to za dostatecznie podejrzane, żeby zacząć węszyć. I węszy, a więc możliwe, że musimy wiać. Wieteska zamyślił się. Może wyglądał na lekko ducha i snoba, ale umysł miał precyzyjny jak komputer. Do tej pory nie przejmował się specjalnie. Ale mogłem być pewny, że teraz naszą sytuację analizuje wszechstronnie. Hmm, dobra, na razie zostawmy to. Powiedzcie, moi kochani, jak wyobrażacie sobie tę waszą wyprawę po złote runo? A więc przełom w negocjacjach. Kapitan Jan Wieteska właśnie oficjalnie przyznał, że czuje się zaniepokojony z sytuacją i byłby ewentualnie gotów rozważyć nasz plan. Galaś spojrzał na mnie. Nieznacznie kiwnąłem głową. Mamy linię lotniczą, tak? A więc bierzemy Dakotę, dwóch najlepszych pilotów i lecimy do Włoch, do Brindisi. Tam czeka na nas zamówiony sprzęt, czyli spadochrony, broń, zapasy itd. Wyprawa potrwa maksymalnie tydzień. Wynajmujemy od armii samolot o wystarczającym zasięgu. Na przykład yy, Liberatora. Lecimy którejś ciemnej nocy do Polski i gdzieś w okolicach Łysej Góry hop, skaczemy. Odnajdujemy emiter, bierzemy ciężarówkę. O ile pamiętam, ze sprzętu batalionu pozostało kilka starów na chodzie, po czym wynajdujemy w miarę równe miejsce, nadające się na pas startowy, wzywamy z Włoch naszego liberatora, przylatuje, ląduje, pakujemy emiter i wracamy. Nawet ja dołączyłem do wesołego śmiechu Wieteski i Kurcewicza. Były kapral nadterminowy Galaś przedstawił plan wyprawy w taki sposób, że jazda samochodem z domu do biura wyglądała przy tym jak syzyfowe męki. – Bardzo sprytne, Galaś, <grywa> bardzo. Wieteska otarł wierzchem dłoni łzę toczącą się po policzku. – A tak poważnie? Skąd broń i wyposażenie? Skąd wojskowy liberator lecący do Polski poza rozkładem? I to dwukrotnie. Skąd wiesz, że znajdziesz odpowiednie lądowisko? No i łączność. Jak powiadomisz załogę samolotu, kiedy ma lecieć i gdzie lądować? Przecież lądowiska nie uzgodnimy przed wyprawą, bo nie będziemy go znali. Dopiero w kraju okupowanym przez Niemców mamy, jak rozumiem, po ciemku znaleźć odpowiednie miejsce. Pomijam fakt, że żaden z Was w życiu nie skakał ze spadochronem. No i wreszcie najważniejsza sprawa. Miejsce ukrycia sprzętu, który pozostał po batalionie, zna oprócz nas jeszcze paru ludzi. Wojteński, czy Borek na przykład, albo Wójcik. Jeżeli nadal są w Polsce i walczą w konspiracji, mogli już pięć razy opróżnić kryjówkę, albo przenieść klamoty gdzie indziej. No, galaś rozpromienił się. Planowanie takich operacji oraz dopinanie szczegółów było jego żywiałem. Nie będziemy wiedzieć, jak nie sprawdzimy, no nie? Momencik. Wieteczka podniósł rękę i zwrócił się do mnie. Nancy wie? Wie. Jest przeciw wyprawie. Ale za powrotem w nasze czasy. O ty kobieca logika. Wieteska uśmiechnął się życzliwie. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jego również czeka niemała przeprawa z własną żoną Rozalką. No właśnie. Przekonam ją, że nie możemy mieć jajecznicy, nie rozbijając jaj. Wątpię. Ale gadaj, galaś o tych przygotowaniach. Kanonada nasiliła się. Trudno już było stwierdzić, kto do kogo strzela. Obie skrzydłowe drużyny prowadziły ogień zarówno w moją stronę, jak i do kolegów skrytych wśród drzew, którzy odszczekiwali się ostro. Osłaniający ogień gwałtownie osłabł. Za to w lesie, za stanowiskami grupy moich towarzyszy, wybuchła gwałtowna palba. To musiał wejść do akcji pluton wymiatający od szczytu wzgórza. Kurcewicz, Galaś i właściciel jednego z Thompsonów przenieśli ogień na ów oddział. Oznaczało to, że nie dali się zaskoczyć, ale ja zostałem praktycznie bez wsparcia. Rzuciłem następny granat, wychyliłem się z kryjówki i oddałem parę serii na boki. Skutek był taki, że ściągnąłem na siebie zmasowany ogień. W moim kierunku musiało strzelać kilkanaście luf. Nie miałem żadnej szansy ucieczki. Kocioł założony był starannie i fachowo. Walka miała się ku końcowi. Leżałem na dnie wykrotu, licząc tylko na to, iż grupa urządzająca zasadzkę ma rozkaz brać jeńców żywcem. Możliwe, że przedłużając życie o kilka czy kilkanaście minut, znajdę okazję do ucieczki. Z drugiej strony nie miałem najmniejszej ochoty na spotkanie ani z Wehrmachtem, ani tym bardziej z Gestapo. Nagle odniosłem wrażenie, że od strony zabudowań zmieniło się natężenie bitewnego zgiełku, jakby wzrosło. Po chwili ostrzał prowadzony w moją stronę osłabł i to znacznie. Za to we wsi wybuchła gwałtowna walka. Oddział stanowiący podstawę kotła został zaatakowany od tyłu. Wychyliłem się ostrożnie z wykrotu. Obie flankujące mnie grupy biegły w dół, na pomoc kolegom we wsi. Posłałem pożegnalną serię, eliminując z walki ostatniego zbiegnących, po czym spojrzałem w stronę zabudowań. Niemcy walczyli o życie. Dostrzegłem kilkudziesięciu żołnierzy, którzy nacierali od tyłu i z boku, likwidując niemieckie stanowiska jedno po drugim. Sposób ataku, jego bezwzględność i szybkość wydały mi się dziwnie znajome. Tak w moich czasach walczyły jednostki specjalne, Uderzały małymi, sześcioosobowymi sekcjami, świetnie zgranymi i dysponującymi huraganową siłą ognia. O ile jednak mogłem zauważyć z tej odległości, również napastnicy ubrani byli w niemieckie mundury. Niemcy zaczęli walczyć między sobą? Bzdury! Kim zatem był przeciwnik naszych wrogów? Wsparcie tajemniczych wybawicieli umożliwiło mi opuszczenie wykrotu. Nie zmieniło natomiast faktu, że moi koledzy nadal zmagali się z oddziałem nacierającym z głębi lasu. Pobiegłem więc czym prędzej pod górę, wpadłem między drzewa i niemal potknąłem się o leżącego na ziemi Galasia, prowadzącego ogień w stronę oddalonych o kilkadziesiąt metrów krzaków. Dawaj RKM. Wrzasnąłem, starając się przekrzyczeć kanonadę. Leć do pozostałych i powiedz, żeby wycofywali się na dół. Będę was osłaniał, ale wykonać. Przyszła odsiecz. Wieś za chwilę będzie czysta, no już. Kapral poderwał się i pobiegł. Ułożyłem się za drzewem, przycisnąłem kolbę do ramienia i rozejrzałem się. W odległości około 40 metrów leżało kilkunastu niemieckich żołnierzy, najwyraźniej powalonych celnymi pociskami. Nieco dalej, wśród gęstego poszycia ukrytych było 20, może 30 Niemców strzelających w dół. Na prawo warczały dwa Thomsony, a więc Wilgat i Wieteska. Na lewo regularnie odzywał się Garant Kurcewicza. Kapitan używał najlepszej, wyposażonej w precyzyjny celownik optyczny wersji tego karabinu. Znając go i wiedząc jaki jest dobry w ciągu ostatnich lat Dzięki systematycznemu treningowi Stał się najlepszym strzelcem, jakiego dane mi było poznać Nie dziwiłem się, że nieprzyjacielski atak Nie był w stanie posunąć się dalej Galaś musiał działać zgodnie z rozkazem Bo Tomsony zamilkły Kapral przebiegł za moimi plecami Obok na ziemię zwalił siebie Teska Czołem! zagaił kapitan, podczas gdy ja zmieniałem magazynek Widzę, że zaprosiłeś gości. Wpadli bez zapowiedzi. Ale zaraz się będą zbierać. Tak, a czemu? Zrobiło się późno? Przyszła odsiecz. Odsiecz, zainteresował się. Czyli mówiłeś komuś, że wpadniemy? Spadaj, Johnny, dobra? Oddałem krótką serię przy okazji przypominając sobie, jak to cholerstwo kopie. Idźcie w stronę wsi, a potem mnie osłonicie. Miał ochotę powiedzieć coś jeszcze, ale hałas był jednak zbyt wielki na uprawianie swobodnej konwersacji, więc sobie darował. Gdy obejrzałem się przez ramię, zobaczyłem, że cała czteroosobowa grupka biegnie chyżo w dół. W krzakach przede mną coś się poruszyło. Wpakowałem w to miejsce długą serię, poprawiłem przeciągając po sąsiednich zaroślach i zacząłem się wycofywać. Na skraju otwartego terenu wyjąłem granat, wyciągnąłem zawleczkę i rzuciłem jak najdalej w głąb lasu. Wybuchnął jakieś 30 metrów ode mnie. Nie czekając aż opadną odłamki, nisko pochylony popędziłem w dół wielkimi susami, w duchu przeklinając wagę RKM-u. Nie, nie, nie. Nancy wysunęła wojowniczy podbródek. Nigdzie nie pojedziesz. Słuchaj, Misiu, jakoś nigdy nie umiałem się z nią kłócić na poważnie, znacznie lepsze efekty dawała rzeczowa argumentacja. To nie jest aż takie ryzyko. Wszystko bardzo dobrze przemyśleliśmy. Mamy opracowane po dwa warianty na każdą sytuację. Przeprowadzimy operację wojskową, skomplikowaną przyznaję, ale przecież w końcu jesteśmy zawodowymi żołnierzami. Ryzyko jest zawsze, ale jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, nie oddamy nawet jednego strzału. Nie mów mi o ryzyku dobrze? Też jestem zawodowym żołnierzem i to dobrze wyszkolonym. Może nawet lepiej od was. Wiem dokładnie, jakie jest ryzyko. Otóż jest o wiele większe, niż chcesz przed sobą przyznać. Nie macie zabezpieczonego odwrotu. Nie wiecie, czy znajdziecie lądowisko. Przecież Liberator to nie samolot turystyczny, który może wylądować na byle kartoflisku. Waży 20 ton. Poza tym, wydaje mi się mało prawdopodobne, że znajdziecie wojskową załogę, która nielegalnie poleci z wami do Polski. To nie będzie krótki lot wycieczkowy. Trudno coś takiego ukryć. Polecimy <laughs> oficjalnie, zapewniłem. Będziemy występować jako agenci wywiadu wojskowego, który zdobył informacje o prowadzeniu przez Niemców badań nad bronią rakietową. Słyszałaś o V2? Problem jest na tyle istotny, że OSS zdecydował się wysłać do Polski grupę agentów, która ma za zadanie na miejscu ocenić zaawansowanie niemieckich prac, wrócić i zameldować o rezultatach. Swariowałeś? Była tak zdumiona, że nie zdążyła się nawet zezłościć. W życiu nie słyszałam podobnych bzdur. Chcesz udawać agenta amerykańskiego wywiadu? Przecież jak was złapią, obojętnie nasi czy Niemcy, masz jak w banku wyrok śmierci. Nancy uśmiechnął się łagodnie. To nie tak. Nie będziemy udawać. Będziemy prawdziwymi agentami. Słucham? Lecimy jako oficjalna, aczkolwiek całkowicie tajna misja rządu amerykańskiego. Nie wierzę własnym uszom. Brzdęg, wściekła się. Nie, ja chyba nie. Dla jakichś mrzonek, dla jakichś szczeniackich rojeń ryzykujesz wszystko, co tutaj osiągnęliśmy? Nawet jeżeli wrócicie cali, w co bardzo wątpię, taka ekspedycja nie utrzyma się w tajemnicy. Przecież będzie w nią zaangażowanych wielu ludzi z zewnątrz. Jak zapewnisz im milczenie? Już zapewniłem. Tak? Aż się boję pomyśleć w jaki sposób. W tradycyjny. Po prostu ich kupiłem. Odpowiedziałem z prostotą. Pamiętasz złoto dla zuchwałych? Stosunki w waszej armii nie odbiegają zbytnio od tych z filmu. Sto tysięcy dolarów. Rozjaśniło wszystkim w głowach... I zapewniło niezbędną dyskresję. Po co chcesz wracać? Zmieniła raptownie temat. Ale to było zasadnicze pytanie. Tam jest nasza rzeczywistość. W tej źle się czuję. Wydaje mi się, że ty też. Mogłem argumentować przez godzinę. Mogłem też powiedzieć tylko to, co powiedziałem. Uderzyłem w najbardziej delikatną strunę. Najmocniej, jak potrafiłem. Męsy umilkła na chwilę. Nastąpił kulminacyjny moment rozmowy. Musiała podjąć decyzję sama. I byłem całkowicie pewien, że podejmie ją niezwłocznie i nieodwołalnie. Narażasz na szwank naszą rodzinę i firmę. Bez uzgodnienia wydałeś 100 tysięcy dolarów. Wszystko dla jakiegoś mirażu, bo nawet nie masz pewności, czy znajdziecie emiter. A jeżeli już, to czy będzie nadawał się do użytku? Skończyłeś czterdzieści lat, ale jesteś chłopcem w krótkich majteczkach i to już się chyba nie zmieni. Może jednak warto zaryzykować? Mam jeden warunek spojrzałem jej prosto w oczy, aby z godnością przyjąć cios, który zada lecę z Wami. W wykrocie moim poprzednim stanowisku bojowym i niedoszłym grobie urzędował kapitan Wojciech Kurcewicz, przepatrując przed pole przez optyczny celownik karabinu i od czasu do czasu posyłając kule w stronę lasu. Dzięki temu, posapując z wysiłku, dobiegłem szczęśliwie niedraśnięty do środka polany. – Pobądź tu jeszcze przez chwilę – rzuciłem w stronę kapitana, przemykając obok. – Osłonimy cię ze wsi. Przebiegłem jeszcze kilkadziesiąt metrów i skryłem się za pierwszą chałupą. Tą, w której jeszcze pół godziny temu przebywał niemiecki obserwator. Spotkałem tam Galasia, który lustrował przez lornetkę z krajlasu. Masz, wręczyłem mu RKM. od odskok kapitana stamtąd. Wskazałem na górne okienko. Wziął maszynkę i zniknął za drzwiami. Odwróciłem się i rozejrzałem po pobojowisku. W zasięgu wzroku leżało kilkudziesięciu poległych Niemców, trafionych przeważnie pojedynczymi strzałami w głowę. Kilka stanowisk zostało rozerwanych granatami. Biorąc pod uwagę, że niemiecki oddział liczył, poza plutonem atakującym ze szczytu wzgórza, minimum stu ludzi, a walka trwała nie więcej niż pięć minut, siła naszych tajemniczych wybawicieli była znaczna i wykorzystana w sposób perfekcyjny. Witam, panie pułkowniku. Nie spodziewałem się pana. Usłyszałem za plecami znajomy głos. Odwróciłem się. Przede mną stał młodszy i niższy ode mnie mężczyzna, ubrany w czarny mundur sztandarten Firera wojsk pancernych Waffen SS. Przez głowę przebiegło mi tysiąc obrazów i wspomnień. W końcu jedno okazało się właściwe. Poznałem tego człowieka w sierpniu 2007 roku, kiedy otrzymałem nominację na dowódcę pierwszego samodzielnego batalionu rozpoznawczego, specjalnie wyposażonej i uzbrojonej jednostki przeznaczonej do walki z talibami w Afganistanie. Batalion, w wyniku splotu szatańskich okoliczności. Przeniósł się w czasie do dnia 1 września 1939 roku, na dodatek lądując na zapleczu niemieckiego korpusu pancernego. Jednostka złożona była z różnych pododdziałów wsparcia. W jej skład wchodziła między innymi grupa bojowa operatorów gromu. Jej dowódcą był facet, który stał teraz przede mną Janusz Wojtyński, porucznik. Dzień dobry. Wyciągnąłem rękę. Muszę przyznać, że ja również się nie spodziewałem. Co pan tu robi? A pan odparował, ściskając moją dłoń. Chwilę taksowaliśmy się wzrokiem. Nie widzieliśmy się od prawie pięciu lat. Po rozwiązaniu batalionu pod koniec września 39, część żołnierzy, w tym ja. Ranny i bez świadomości, transportowany przez Nensy i kolegów, przeszła na Węgry i stamtąd rozjechała się po świecie. Moja grupa trafiła przez Rumunię i Francję do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadła w San Antonio i prowadziła spokojny żywot biznesmenów. Znacznie większa grupa, pod dowództwem kapitana artylerii Wójcika, przebiła się do Warszawy, gdzie miała zamiar wziąć udział w walkach obronnych. W skład tej grupy wchodził właśnie porucznik Wojtyński. Od tej pory nie mieliśmy o tych ludziach żadnych wieści. Aż do dzisiejszego ranka. Porucznik miał na sobie niemiecki mundur. Biorąc pod uwagę, że mijał właśnie piąty rok okupacji, a Wojtyński był znakomicie wyszkolonym specjalistą od tajnych akcji, stało się jasne, że nie przebywał w tej okolicy przypadkiem. Nie czekał na nas, bo o naszej misji nie mógł się w żaden sposób dowiedzieć, ale wykonywał tu jakieś swoje zadanie. Ja ze swojej strony także pojawiłem się w jego życiu po pięciu latach i to w towarzystwie kumpli. Nie miałem na sobie co prawda mundurów w klasycznym tego słowa rozumieniu, ale szyty na zamówienie kombinezon, choć pozbawiony oznaczeń i dystynkcji, wskazywał jednoznacznie na wojskowy charakter naszej wyprawy. Nie mówiąc oczywiście o granatach, USP w kaburze, smytłe sonie w kieszeni i tą sonie przewieszonym przez ramię. Obaj zatem mieliśmy o czym myśleć. Od strony lasu dobiegły odgłosy gwałtownej strzelaniny. To ludzie Wojtyńskiego dobijali resztę niemieckiego plutonu. Ja zacząłem... my... poprawiłem się. Wylądowaliśmy godzinę temu. Niemcy czekali na nas tam... Machnąłem ręką w kierunku toczącej się jeszcze walki i tu wpadliśmy prosto w kocioł. Gdyby nie wy. Przypadek wzruszył ramionami. Zmęczona, ściągnięta twarz pozostała nieprzenikniona. Oczy obserwowały mnie uważnie. Przyjazd planowany był na wczoraj, ale zepsuła się jedna z ciężarówek. Więc yy, wy. Po prostu usłyszeliśmy kanonadę. Nie mieliśmy zamiaru mieszać się w nie swoje sprawy, ale niestety pułapka zastawiona na pana i kolegów wypadła dokładnie na trasie naszego przejazdu. Nie bardzo jest jak ominąć tę wieś, więc oczyściliśmy sobie drogę. Ach, tak! westchnąłem. Coraz mniej mi się to wszystko podobało. Chociaż akurat do porucznika nie mogłem mieć żadnych pretensji. Ba! Odczuwałem głęboką wdzięczność. Problem w tym, że ta pułapka nie była zastawiona na nas. Niemcy nie mają pojęcia o naszym istnieniu. O naszej misji wiemy tylko my. Pokazałem ręką na moich towarzyszy, którzy przyglądali się z zaciekawieniem Wojtyńskiemu i jego żołnierzom. Plus dwie osoby w Stanach Zjednoczonych. Na kogoś jednak czekali, może na zwykły zrzut? Może. Zgodził się nieoczekiwanie. Czyli pan nie przebywa tu w ramach zwykłego zrzutu? Cholera, trochę za późno się w język. Misja jest tajna. Oczywiście. Przyleciał pan po pozostałości MDS-a? W jego głosie było raczej stwierdzenie niż pytanie. MDS był tym cholernym, znarowionym wehikułem czasu. Skąd pan... Poza tą aparaturą nie ma tu niczego, co by mogło pana interesować. Zastanowiłem się chwilę. Ujawnienie prawdy niewiele mogło nam zaszkodzić. Zatajenie jej wrogo nastawi do nas tego faceta, a zdecydowanie wolałbym go mieć po swojej stronie. Tak, ma pan rację. Przylecieliśmy po emiter pola i resztę ocalałego sprzętu. Skinął głową. Z jego punktu widzenia zaprzeczenia i tak nie miały żadnego sensu. Moje zadanie wymaga, powiedział beznamiętnym tonem, ledwie akcentując sylaby, aby nie było żadnych świadków. W zasadzie powinienem was zlikwidować.